Krystynki, ja wszystkie was Krystynki całować chcę. Jak wyżej, wyżej, wyżej. Wyżej, niżej. Ponad 500 pań nie tylko z Polski, ale i z zagranicy postanowiło wspólnie świętować imieniny. Po raz 18 spotkały się na ogólnopolskim zjeździe Krystyn, który tym razem odbył się w Karpaczu. Pomysłodawczynią corocznych spotkań była Krystyna Bochenek. Dzisiaj z nami jest prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Krystyn, pani Krystyna Szaranie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Po raz 18 spotykamy się na zjeździe. Jak to się zaczęło? Zaczęło się w Katowicach w 98 roku w Filharmonii Śląskiej. Zainteresowały się Krystyny z Polski i zaczęły zapraszać do kolejnych miast. I w ten sposób potoczyła się nasza droga Krystynowa przez Polskę. Poznawałyśmy od północy, od Szczecina, Gdyni, z Sopotu do Białegostoku, Torunia, Poznania, całą Polskę. No jeszcze dużo zostało, ale Karpacz jest wyjątkowo piękny i ten skok zawsze szukałyśmy najlepiej położonego miasta w Polsce centralnie. Ale wiedziałyśmy, że Karpacz ma takie walory, które przyciągną ze wszystkich zakątków. Ten zjazd jest dowodem na to, że tutaj się bardzo Krystynom podoba. To jest wspaniała impreza. Ja pamiętam pierwsze imieniny Krystyn 18 lat temu i nie przypuszczałam, że ta impreza tak się rozwinie i że te panie będą chciały co roku przyjeżdżać z różnych zakątków Polski, różne miejsca i że cały rok na to czekają i że to jest tak pozytywna energia. Przyjeżdżają tylko dlatego, bo się lubią, że chcą być razem i potrafią się bawić. To są najdroższe moje imieniny, bo to kosztuje 2000 dolarów, bo ja przyjeżdżam już od 10 lat i bardzo się cieszę, że się spotykam z Krystynami z Polski. Znam 700 Krystyn. Nawiązujemy sobie kontakty, dzwonimy. Jestem bardzo szczęśliwa i na takie imieniny warto przyjeżdżać. Krystyna to kobieta wielu talentów, jest realistką i zawsze ma rację. Mocno stąpa po ziemi i przy tym jest wrażliwa i łagodna. No jaka, no przebojowa Krystyna jest każda. Każda jest przebojowa, zwariowana. Silna, mocna, zwariowana. Jak dać córce na imię? Krystyna! Od 2005 roku Krystyny mają swój własny hymn. Napisał go dla żony i jej koleżanek opolski profesor Janusz Słodczyk. Hej, hej Krystyny, mamy imieniny, więc śpiewajmy dziś. Brakowało w programie hymnu i mąż dostał zadanie z wielką prośbą od Krystyn, żeby właśnie napisał taką piosenkę. Piosenka, hymn Krystyn idzie pod strzechy, jest z nami, jest śpiewana przez bardzo wiele Kryś. Dla wielu pań był to już 18 zjazd. W Karpaczu nie brakowało także debiutantek, które pokonały kilkaset kilometrów, by wspólnie świętować imieniny. Dowiedziałam się z Radia Katowice, że organizowana, że Krysia Bochenek organizuje zjazdy Krystyn i pojechałam. Przyznam się, że w ciemno, nie byłam zapisana wtedy w ogóle. To jest pierwsze moje świętowanie tutaj ze wszystkimi Krystynami, aczkolwiek muszę powiedzieć, że zawsze sekundowałam i trzymałam kciuki za wszystkie Krystyny podczas tego świętowania, ale jakoś tak się składało, że nie zawsze był czas uczestniczyć. Dzisiaj mówię, że każdy następny zjazd Krystyn będzie z moim udziałem. Ale to nie tylko dlatego, że macie takie ładne kapelusze? Nie, to właśnie dlatego, że mamy takie wspaniałe Krystyny wśród Krystyn i takie wspaniałe przyjaciółki. Cieszę się bardzo, że mogę się spotkać z wszystkimi koleżankami, które znam od tylu lat. Hej, hej Krystyny! Mamy imieniny, więc śpiewajmy dziś.
Krystyna to najpiękniejsze polskie imię? Proszę panią, imię, które, niech pani spojrzy, ma już swoją rangę i wiek. Tak się cieszą Krystyny! Tak się cieszą Krystyny! Czego Krystyną życzyć? Krystyną należy życzyć wytrwałości, pogody, ducha i tego, żeby się dalej chciało spotykać i kontynuować tą piękną tradycję, którą stworzyła Krysia Bochenek. Fantastyczna impreza, świetna organizacja, naprawdę jestem pod olbrzymim wrażeniem. No i wszystkiego dobrego, szanowny panią Krysią. Wszystkim Krystynom, Krysiom i Kryśkom życzymy wszystkiego najlepszego i do zobaczenia za rok. Oczywiście w Karpaczu. Śpiewajmy dziś, bo to święto Chrystusa.